Zapraszamy, zapraszamy Państwa do wykładu boskiej Matki Boskiej, proszę Państwa. Oczywiście, że może się wymagać czy kaszel, czy jakaś wrogość, czy jakaś nienawiść. No Jezus powiedział, skoro mnie nienawidzili i Was nienawidzić będą, ze względu na co? No ze względu na prawdę, która jest piękna, która jest bajeczna, która jest kolorowa. Proszę Państwa, tak jak jest i kolorowa, bajeczna treść czwartej pieśni, i zwrotki pieśni o Rusie, proszę Państwa. Posłuchajmy troszeczkę pomedytujmy tutaj w ramach wykładu boskiej matki, które te wykłady Matki Boskiej są bardzo oryginalne, są wykonane, proszę Państwa, myślowo, filozoficznie, bardzo precyzyjnie. No to tutaj jak na Warszawę przystało, to tramwaj, proszę Państwa, jest po lewej stronie i tramwaj jest po prawej stronie. Katoliczki też zapraszamy wszystkie na mszę, bo tam na górze msza się odbywa. Piękne melodie Królestwa Bożego, posłuchajmy. Zaraz przyjdzie ta kierowniczka Aśka i powie, żeby one tutaj szybciej nosiły tą kawę. Dlaczego? Dlatego, że ta kawa to stała tu raz babka, proszę Państwa, pół godziny przed tym barkiem i mówi, czy to trzeba pół godziny czekać, żeby tą kawę kupić? Ja mówię, no to trzeba godzinę czasem czekać, żeby tę kawę kupić. No i stała pół godziny i się wściekła i poszła. No a to nikt nie przyszedł, ja mówię, na co kółkę? Ja mówię, dlaczego wy tej kawy tu nie chcecie ludziom serwować, idiotki? Biały wodziany, proszę Państwa, tracimy grzeszne miliardy, no to przecież na całym świecie jest ponad 3 miliony tych świadków Bożych, proszę Państwa. Słuchajcie tych wkładów Matki Boskiej. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 15-14. Mówią, że jest wąska droga i przestronna brama, która idzie na zatracenie, a wąska droga to czyli, że niewiele jest tych, którzy tę wąską ścieżkę znajdują. Ścieżka prawdy, no ścieżka prawdy nie jest, proszę Państwa, łatwa. Nie jest usłana różami, jako że, proszę Państwa, ryba też nie płynie, proszę Państwa, z prądem, tylko pod prąd. Ale jaka płynie pod prąd? Zdrowa, proszę Pani, rybka moja, wykochana. No, diaboliczko. Tak, tak, proszę Państwa, nierządnice, cudzołożnice przyjadą z obcych krajów, będą osądzać faryzeuszy i saduceuszy. No jako księża katolicy, to przecież wiemy, możemy sobie wyobrazić, skoro jako uczeni w piśmie, tutaj nam 23 rozdział Ewangelii Mateusza się kłania, którzy, proszę Państwa, żyją w kłamstwie i innych prowadzą, jeżeli jeden drugiego w ślepą uliczkę prowadza, to jeden i drugi zginie. Tak mówi Ewangelia. Jeżeli ślepy ślepego prowadzi, obaj zginą. Proszę Państwa, zapraszamy. Matka Boska tu chciała nam podpowiedzieć, ale powiedziała, że musi uciekać z Jezuskiem Chrystuskiem aż do Egiptu, bo proszę Państwa, Jezus nie zdążył się urodzić, a już miał przeciwników. No to przecież, czy wy sobie nie wyobrażacie, że ta wrogość była cały czas potem, a Żydzi, pomimo że czekali 4000 lat na Jezusa Chrystusa, to więc na tę perełkę, to że ci Żydzi, sami oni przyczynili się głównie, prawda, do śmierci Jezusa Chrystusa. No dlaczego my chcemy tutaj oczekiwać od tych faryzeuszy, od tych saduceuszy, księży katolickich? Także życzę, proszę Państwa, wszystkiego najlepszego na ten nowy rok 2013 i komentarz do tej zwrotki, którą żeśmy tutaj oglądali, proszę Państwa, jak również następną, od razu piątą zwrotkę pokażmy, pieśni o Rysi, proszę Państwa, i popatrzmy na komentarz do tej piątej, proszę Państwa, zwrotki pieśni o Rysi, żebyście Państwo troszeczkę zmądrzeli, poczytali o tych ślepych przywódcach, jeżeli ślepy ślepego prowadzi, proszę Państwa. Obydwaj do dołu wpadną. No i ostatnia, proszę Państwa, zwrotka pieśni o Rysi. To jest siódma. No to tutaj mamy to Rawnadzieństwie, praznik Słońca Kłączyca, proszę Państwa. Rawnadzieństwie, praznik Słońca Kłączyca. Zimowe Babilonki, adnojazyczeństwo, czyli pogaństwo, paszlowon, proszę Państwa. W czasie, kiedy Wielkie Święto Brzucha, to są tak zwane Babilonki, Wielkie Święto Brzucha zmienia formę, zmienia płeć. Szatan diabeł nową rozpościera sieć. Jaką sieć? Ludzi słabych, aby do przodu stacą gnać. W żydostwie do żydostwa Żydówka musi wstać. Średnia potencjalna, przypadkowa, WZ Polska, Mazowiecka, Zyklechowa, jajka, liczne swoje kiepski.
może być i z beczki. Potencjalna, przeciętna, żywa, twarda i odporna do ciężkiej roboty, szarej pracy, jak stal, proszę Państwa. Na zabawę, udawanie, mszalna kraj. Kral, to jest mszalna kral, panna kral, my znamy pisarkę, słynna, stołeczna polska pisarka, proszę Państwa. Każda msza to nie stojący w liturgii, lecz przesiadów i wielki bal, proszę Państwa. Idzie tam też oczywiście u tej świętej Janny. Pisma Świętego nie nauczycie się, nie czytają. Tam czytają, tam oto Słowo Boże przekamuflowane, przerobione tysiąc razy, jedno zdanie w jakimś tam swoim kontekście, proszę Państwa. No, to kiedyś Pawełek z matką Tereską też by zatańczył. Jeśli prawosławni z Podlasia zaproszą, to pociągiem hańczą do hańczy. Mamy hańczą do hańczy. Czyli zapraszamy, proszę Państwa, do wykładów Matki Boskiej, jak również do pieśni o Rysi wysłuchania. A siódmą, proszę Państwa, zwrotką zaczęliśmy. I do reklamy, proszę Państwa, tej siódmej zwrotki zapraszamy.